Ta kampania jest adresowana do mieszkańców, nie w celu samej promocji kandydata. W związku z tym, że też Platformie zależy na tym, żeby wykorzystała swój potencjał, jaki ma. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem tutaj na Dolnym Śląsku i na Polszczyźnie, który ma szansę nawet na 3 mandaty. 2 mamy pewne, nawet na 3 mandaty. W związku z tym obecność pana Zdrojewskiego, obecność pana Huskowskiego jest tutaj też niezbędnie potrzebna, dlatego że być może nasi wyborcy nie będą chcieli, będą chcieli głosować na Platformę, ale nie będą chcieli głosować na kobietę. Więc mają do tego prawo. Podobnie ja w tej chwili prowadzę też kampanię na Dolnym Śląsku. Nam, platformersom, bardzo zależy na tym, żebyśmy zrobili jak najlepszy wynik, żebyśmy mieli jak najwięcej kandydatów, bo z obserwacji, 5-letnich obserwacji widzimy, że szczególnie koalicja, która jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w kraju, posłowie reprezentujący tę koalicję w Parlamencie Europejskim są nieprawdopodobnie zaangażowani w pracę, więc chcielibyśmy, żeby nas było więcej tam. Przypomnij o sobie tutaj. Minister Zdrojewski czy minister Huskowski nie ma tutaj żadnej straty. Wręcz przeciwnie, myślę, że to może pokazywać tak naprawdę, gdzie głos nie będzie zmarnowany. A ja wierzę, że Opolanie zobaczą wśród tych nazwisk najcenniejsze dla nas nazwisko Donata Jazłowieckiego. Jak widzę te plakaty z panem prezydentem Dudkiewiczem na Witosa, to tak sobie myślę, co się stało. Tyle lat nikogo z nich nie widziałem tutaj, a tutaj nagle są. Widocznie jesteśmy cennym rynkiem usług politycznych. Do tej pory nie wierzę, czy on to naprawdę powiedział. Nie bardzo wiem, skąd się wzięła ta informacja, bo to jest nie do uwierzenia. Ja po prostu w to nie wierzę. I wydaje mi się, że państwo powinniście zapytać pana Tadeusza, co nim pokierowało, żeby odmówić poparcia dla swojej koleżanki partyjnej. Jako bezpartyjnej ja tego nie pojmuję, nie rozumiem. No, będę wam bardzo wdzięczny, gdybyście próbowali mi to wyjaśnić, naprawdę.